Siema, to ja znowu. Także od razu wam mówię, żeby się zmotywować, mówię to wam, tak wiecie, na żywo. Mam plan wstawiać wam codziennie film przez cały luty, przynajmniej luty. Zobaczymy, jak tam dalej będzie z czasem. Także 28 filmów, może się uda. Mam nadzieję, że będziecie trzymać kciuki. Pa, robisz tak, tak? I trzymasz kciuka, nie? Także zróbcie tak wszyscy, może się uda. 6 filmów wstawiłem w styczniu i takie statystyki, wydaje mi się... Not bad. Spróbujemy dwa razy tak, ale to nie chodzi oczywiście o statystyki, tylko o frajdę, panowie, także frajda.pl. Dobra, jesteśmy w gierce. Jeden dzień minął od tamtego nagrania, co wiecie, ten początek, bo gierki mi nie wchodzą, w sensie wiecie. Dobre są, ale nie nadają się na YouTube'a, tam to tylko ostra selekcja, nie? Najlepsze gierki, także Rosja, Draven, podwójny klikanie, pieprzoną w dupę myszką. Co jest to myszką? Także Dark Harvest Draven grany jest. Plan na gierkę jest tak, farmimy, dużo staków, wypieprzymy potem te staki w typa. I jeżeli się uda, to naprawdę będzie... do przodu. Ja chyba do mnie coś tam piszą, nie? Ale nie ogarniam. Ja nawet nie pomagam tym ludziom. Ja jestem solo. Solo top lane, rozumiesz? Dobra, gościu, zamknij mordę. Następnym razem kradnij i lepiej. WP mi ktoś napisał. Jezus Maria. Dobra, także jednak nie udała się taktyka z farmieniem golda i tak dalej. Znaczy ze staków, no ale szybciej zestakowałem, wiecie. Zostaw ten pod filmem, słuchaj dzwoneczek, żeby być na bieżąco. No i jeszcze na live, który robię na Twitchu. No i gitarę się mają. Ty, ale silny jest Draven, powiem tak. No zagrałem nim kilka gierek, to już trochę lepiej mi nim idzie. Dobrze, że nie widzieliście mojej pierwszej gry nim. Ja mi zostaw, także ja mogę zagrać ofensywnie. Kurde, ty, prawie zabiłem tego typa. Ale to źle zagrałem. Boże, jestem zawsze pieprzonym greedy ściekiem, czat. Zapomniałem warda postawić, bo tak dobrze mi szło. Dobra, spróbujmy sobie nafarmić dalej. Kurde, ale zdechnie? Co? Proszę, topory! Kurde, Ketsiam tilta. Toporki miały wrócić. I co, wrócą tu do mojego ciała, czy nie? One nie wrócą już, ta? Ja myślałem, że one wracają, jakie... Ale dobra, może late game podejdzie. Jezu, ja warda pieprzonego to ja chyba postawić nie umiem. Dobra, 2 dedy nic nie znaczą, naprawdę, uwierzcie mi. To po prostu umarłem, żeby ludzie, którzy przyszli tutaj, bo clickbait, sobie poszli. I teraz moi prawdziwi widzowie zostają. KX and JD, daj mi teraz siłę, już nie musisz się hamować, naprawdę. Do mnie idziesz? A mógłby do mnie wejść? No kurwa, przydałby się tu chłop. Przebrze mnie zabijerką. Zróbmy tak. Zrobiłem tak, tylko wiecie, żeby sfarbić i tak dalej. No ja przez te 2 kile, które... Przez te 2 dedy, które zaliczyłem, naprawdę jestem do tyłu. A byłem tak do przodu przed tym gangplankiem. Ale dobrze, bo gierka się zapowiada na długo. Na długa gra na Dark Harvestie. To jest dobra gra. W teorii będę zabijał Kayna na hita, chyba że pójdzie pod tanka. Prawdopodobnie pójdzie. Ta Yasuo raczej nie, bo ma tarczkę. Yasuo na hita da się zabić, ja tylko właśnie na susem. Dobra, farmimy, coś tam będę chłopa obijał i tyle. Nie wiem, lifesteal potrzebuję też. Kurde, Jezus, zabiłem go po tym jak umarłem i nie zostałem staków. Jezu, dałem 70 golda, ja pieprzę. Jak pech, to pech, na całości. Ale ja mam pecha w tej gierce. Jakbym go zabił troszeczkę szybciej, dostałbym tyle hajsu, że w sumie kupiłbym tego statika teraz, tak to. Ogólnie w Dravenie jest taki problem, że jak umieracie, to jesteście głównym. Jak zabijasz, zanim umrzesz, to jest dobrze, ale tak to. Kurde, wygląda jakby tu szedł Kane. Nie wiem, ja się tak sram tego Kane'a, bo on teraz z Blue Kane'em to mnie... No wytrzę mną podłogę, co? Tak bardzo łatwo już to zrobi. Ja pierdziel. Coś tam sfarmiłem przynajmniej. Plus taki, że nie umarłem, ale... Ale mnie przykampił, naprawdę. Przykampił mnie mocno ten Kayn. No wszystkie dedy to mam od niego. To jest problem. Duży bardzo nawet, bo nie dość, że tracę Dark Harvesty przez to, że nie mogę farmić, to jeszcze tracę staki przez to, że umieram. No nie wiem, gościu, ty jesteś tępy? Może byś tam podszedł, co? Na sekundkę. Nie, nie podejdziesz.
Dobrze wiedzieć, mądry z ciebie człowiek. O Boże! Idziesz tu? O kurde, jak go wysadzi. No nie lecimy w jakiegoś? A ten co, nie zerkował? O, dokładnie. On ma R-kę czy nie? Tutaj. Kurde ty, nie mogłem się ruszyć, bo mnie minion z jednej strony wziął, a z drugiej mnie wzięła ta ściana. Boże, jakie to było popieprzone, ale udało się wyjść z tego cało. Dobra, widzicie? Już troszeczkę lepiej się dzieje. Dobra, infi jest składane dalej. Potem Duskblade'a zrobię. Tak o, zobaczymy jak to się sprawdzi. Kurde, problem jest taki tego Dravena, że ja na siłę chcę farmić, żeby mieć te staki, nie? A tak naprawdę powinienem też coś tam próbować jak asasyn prawdziwy, a nie jak frajer. Próbujmy bardziej jak asasyn grać, także przejdę się na bota. Chodź, chodź, chodź! Chodź w niego, ty kretynie. O kurde, ten hit. Dobra. Poczekaj, poczekaj, ja zrobię tak, patrzcie. Nie, jednak nic nie zrobię chyba. Nie, cofnie ten Ezreal. Ty, no zabiłbym go na Basic Attacka? Raczej nie. Dobra, czyli spoko wyszło. Ten Ezreal tu gdzieś stoi? Ty, on tu nadal jest. Kurde, spieprzam panowie. Ty. Dobrze, dobrze, dobrze. Wiem, że tak się Dravenem powinienem farmić, ja to rozumiem, czat, ale to nie chodzi o to w tej gierce. W tej gierce chodzi o właśnie takie coś, jak robię. Ty. A, widziałeś? No i następny kill. Hoho, i 7 już. I 118 staków, double kill, infi, 2,5 kafla w plecaku. First turret? Nie, to nie puszuje. Ja tylko biorę first turret, pamiętajcie. Czyli gierka siada. Dobra, dobra, dobra. Dobra, Duskblade. Ta, zrobimy tak. Jestem ciekawy, jak będzie z Duskblade'em, bo tak naprawdę będę mógł duże obrażenia wsadzić. Heh. I teraz jakbym miał Duskblade'a, wiedziałbym, czy o mnie wiedzą. Ta, tak to nie wiem, wiesz. I co teraz? Ezreala z bliska bym na pewno zrobił, jeszcze mi ich zostaw. Ty, Ezreal, tu będziesz szedł. Ta, on tu idzie. Czat będzie wbita. I teraz pytanie, czy ja zrobię ich dwóch. Ta. Jestem ciekawy, czy zrobię ich dwóch. Ja! Draven jest fajnym czempionem. Duskblade już jest, także gramy jak asasyn. Z krzaka wyskakujesz na gościa, łokieć. Potylice, potylice, łokieć. Najważniejsza sprawa i wiesz, lecisz już dalej. Destroy Al się nazywa gościu, także... Problem jest taki, że jak wiecie, gram sobie z widzami, to mówię im, dobra panowie, nie puszujemy za bardzo, nie? Bawimy się. Tu się za bardzo z tego nie da, niestety. Kurę, im go tym trafił, to chyba by padł. A zdechnie. Kurde ty. Udało się! Ha. Legendarna. Lol. O kurde, ale mnie złapał tym kejnikiem, dobra. Ty, ten Kane, dobrze! Ja się cieszę, że ten Kane tak bije, bo wiecie, bo im lepiej Kane bije, tym dłużej gierka trwa. Daj lifesteala. No lifesteal mi się pieprze w dupę, ty, ja mam na hita zabić, a nie się, nie wiem, dziubać z typkami, pobieranie krwi, to nie tutaj. Dobra, nawet dobrze mi się gra tym Dravenkiem, powiem tak. Się pewnie ludzie z komentarzy grają lepiej, wiadomo, ale no jak na mnie, na tego nuba. Jaki jestem głupi, ty! On miał pieprzoną... O kurde, ten jasło u nich jest silny. On miał tarczkę, a ja na niego E użyłem, jak głupi. Nie, strasznie źle to zagrałem, bo zagrałem nie jak asasyn, tylko jak jakiś, nie wiem, sebik spieprzony, co biega w stado policji, żeby pokazać, że jest kozakiem. No i dostałem gazem w oczy. Dobra, dobra, muszę się gdzieś przyczaić, tak żeby wiesz. Jeden hit i do piachu. Przeżył to. Połóż się, Boże.
chociaż gwiazd traci. Mamy wszystkie Drake'i, ale żadnego Infernala. Jakie to jest typowe. Dobra, ale 250 staków i będę zabijał Ezreala na kill. Miałem wszędzie warty, czy jak? Ty, zabiłem go? Ej, dostał hita! I wszedł Dark Harvest i wszystko. Tutaj mi wrócił ten. Ale nie umarł. Myślałem, że Ezreala to mam na hita, a nie umarł na hita. Głupia gra. Gra bez sensu. Tak się gra w tą grę. Ty kurde, ja tu miałem pentakilla. Ja miałem tu pentę, czat. Ciekawe czy sura chłopaki dadzą. Jeden hit i gościu zniknął. Miał się we mnie wbicie z Realem. O, low HP ma Dravenem. O Jezus Maria, jaka piękna gra. No i w końcu mi gierka podeszła, czat, tym Dravenem. W końcu gierka podeszła. Nie, no to na streamach to będzie chyba Draven grany, czat, na rankedach. Ja chyba odnalazłem w sobie wewnętrznego Tylera w końcu. Kurde, nie zdążyłem do niego podbiec. Ale jest realna hita. Wezmą Barona, ale co z tego, nie skończą gry, także... A ja Blue Tristera mam. Źle to zagrałem, nie spodziewałem się, że przybiegnie Kane. W ogóle nie zauważyłem, że on żyje, wiecie. Dobra, spróbuję chyba flashnąć CV z Reala, tak o. Zobaczmy, co się stanie. Daj mi movementa. Ty, przeżył to? A, bo nie miałem Duskblade'a, bo Duskblade mi się nie włączył. Nawet nie wiem, czy ja miałem Dark Harvesta. Ale nie, Dark Harvesta miałem. Ale mi przeżył chłopina, co? Ale to ograł. Hit w typa. No dużo bije w goście, tylko jeszcze trzeba włożyć te obrażenia. O kurde. O, R-kę puściłem. Konkretną R-kę w ścianę, Yasuo. Muszę uważać, bo dostanę jednego hita i koniec. Chodź tu, chodź tu. Dobra. O Jezus, muszę trafi. O Jezu. No i nie pójdę sobie zrobić tego Drake'a, no bo to jest niemożliwe raczej. Gierka jest trudna, czat. Gierka jest trudna. Ale jest szansa, że ja ich ubiję tam. Dwóch, no. Jest taka szansa duża nawet. O, udało się, no. Ja pierdzielę. Ej, Draven pod te runy to jest patologia. Draven pod Dark Harvesta to pieprzona patologia większa niż Rafatus. I tyle. Naprawdę. To jest patus po prostu. Kane mnie nie może zabić na solo. Jestem tak silny, że Kane mnie na solo nie może zabić. Powiedzcie mi, z... Armora ma wluj, ma też tą łapę, jak to się nazywa, sterrak. I mnie nie może zabić. Boże. Draven to jednak fajne szoty robi, ale mój cały team umarł i przegrałem grę. Wiecie, ja muszę jak asasyn zagrać, z krzaka, coś tam, żeby mnie nie widzieli jak zabijam. A nie, jak gówniak, pieprzony debil. Bo Yasuo to ja z bliska na pewno nie zrobię. Rozumiem Kane'a, bo Kane wiecie, full combo i koniec, ale Yasuo z tymi krytami i tak dalej nie zrobię. Yasuo z bliska nie zrobię. To jestem pewny tego. A właśnie umarł. Właśnie koniec gry zrobił. Znaczy mój team nie zabije. Yasuo jest po prostu nie do zabicia przez mój team. Zobaczcie co się dzieje. Widzicie, koniec gry.
Mój team jest po prostu ściekiem. Zabijałem na hita ludzi, zabijałem, ale... No niestety, tak jak mówiłem, źle się spozycjonujesz, jak zależy gra od ciebie. Zwłaszcza jak grasz full AD i koniec. Ale gierka pookczam, także... Pokczampik, tak. Siema. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.